Nasza historia z bankiem niemowlaka zaczęła się już od szpitala. To w szpitalu nam powiedziano, że jest taka możliwość skorzystania. Kiedy dowiedziałam się, że córka jest w ciąży, zawalił się cały świat na głowę. Córka była niepełnoletnią osobą. Ja jestem matką samowychowującą dwoje dzieci. Więc wiadomo, na wynajętym mieszkaniu, później na kredytach mieszkaniowych jest dosyć ciężko, bardzo ciężko. Informacja o tym, że w naszej rodzinie pojawi się mały człowiek, spowodowała to, że cały świat zawalił się na głowę i wszystko to, co było w jakiś sposób uporządkowane do tej pory, zmieniło się bardzo, bardzo diametralnie. Nie widziałam wyjścia z sytuacji, w jakiej się znalazłam. Próbowałam wszelkich sposobów, żeby zapobiec, jakby to powiedzieć, najgorszej decyzji, która mogła człowieka spotkać w życiu. Fundacja Evangelium Vitae podejmuje się wielu działań, z których to bank niemowlaka ma taki wymiar bardzo konkretny, materialny. Tutaj, w tym miejscu, matki i ojcowie mogą uzyskać rzeczową pomoc dla swoich dzieci, a to wszystko jest możliwe dzięki ofiarności ludzi, którzy przynoszą ubranka, kosmetyki, wszelkiego rodzaju akcesoria dla dzieci, typu wózek. Cały czas mi się wydaje, że to jest nasz autorski pomysł, który zresztą nie jest też naszym pomysłem, a bardziej myślę od Ducha Świętego, bo myśmy go nie wymyślały. On się zrodził niejako spontanicznie, kiedy otworzyliśmy okno życia w 2009 roku. To tak myślę, że większość ludzi spontanicznie sądzi, że dzieci zostają u nas na wychowanie, a tak faktycznie dzieci są do pół godziny maksymalnie. Potem idą do szpitala i zaczęto nam przynosić ubranka dla tych dzieci, których może na początku nie było wiele. Przekazywałyśmy je za dzieckiem, które szło do szpitala, natomiast zaczęło tego przybywać. Zorientowałyśmy się, że tu w tej naszej dość biednej dzielnicy wrocławskiej często można spotkać samotne matki czy dziewczyny młode, spodziewające się dziecka i nie mające w zasadzie znikąd pomocy. I w zasadzie to same pomyślałyśmy, że może warto komuś podarować, jeśli mamy tych kilka ciuszków więcej. Raz, drugi zdarzył nam się dokupić jakieś kosmetyki i podarować właśnie osobom, o których wiedzieliśmy, że mają problemy finansowe, spodziewają się dziecka. Pomoc w banku niemowlaka to nie jest tylko ta pomoc rzeczowa, bo dzięki temu, że jesteśmy tutaj w fundacji, możemy zaoferować bardziej kompleksową pomoc dla rodzin, bo okazuje się, że czasami owszem, taka rodzina potrzebuje tylko tego wsparcia materialnego, natomiast są rodziny, które potrzebują szerszego wsparcia, wsparcia psychologa, pedagoga czy doradcy życia rodzinnego. Dzięki temu, że w fundacji funkcjonuje poradnia, możemy zapewnić bardziej kompleksową pomoc takiej rodzinie. W szpitalu dowiedzieliśmy się o takiej możliwości, że jest taka instytucja, właśnie bank niemowlaka. Z początku nie mogłam w to uwierzyć, ale dużo znajomych właśnie też korzystało z tego banku i naprawdę podbudowali mnie w takiej wierze, że są naprawdę instytucje, organizacje, które są bardzo pomocne. Także to wszystko odbywa się dzięki ofiarności ludzi, za co też jesteśmy bardzo wdzięczni. Pomieszczenie, w którym się znajdujemy, jest to piwnica, także jest to pomieszczenie, które nie bardzo nadaje się na tego typu działalność. Prowadzą strome schody tutaj do pomieszczenia. W związku z tym właśnie fundacja podjęła się remontu pomieszczenia na bank niemowlaka, który jest dość kosztownym remontem. Dlatego też w obecnej chwili próbujemy pozyskać jakieś fundusze na dokończenie tego remontu, żeby dalej bank niemowlaka mógł funkcjonować, ponieważ działa on nieodpłatnie.
później to spirala zaczęła się nakręcać. Im więcej my darowałyśmy, tym więcej do nas przychodziło. I te kartony, te skrzynki są tego dowodem, że im z większą hojnością stąd rzeczy wychodzą, tym więcej się to wszystko napełnia. Stąd musimy też przenosić bank niemowlaka, bo ta piwnica jest już niestety za ciasna dla nas. Rozmawiając nawet z asystentami, bo tutaj ludzie albo sami się zgłaszają, albo też są delegowani od asystentów rodzin czy z MOPS-u. Okazuje się, że to 500 plus jednak nie wystarczy, bo mają już na przykład jakieś długi, które spłacają, więc zapotrzebowanie jest bardzo duże. Są to ubrania, kosmetyki, które rozchodzą się tutaj, można powiedzieć, niczym świeże bułeczki. Są też to wózki, wszelkie akcesoria dla dzieci, dla niemowląt. To są największe zapotrzebowania, a najwięcej w banku niemowlaka teraz brakuje kosmetyków i wózków. Gdyby nie pomoc tego banku niemowlaka, ja naprawdę nie wiem, czy sama bym sobie poradziła. I jestem wdzięczna za każdą ofiarowaną pomoc i wierzę w to, że wiele młodych matek, które stają przed takim... przed taką decyzją, co zrobić z własnym dzieckiem ze względu na swoje możliwości materialne, czy właśnie takiej pierwszej potrzeby, że nie wiedzą, co zrobić z takim maleństwem, że sądzą, że sobie nie poradzą, jest to tak naprawdę nieprawdą, gdyż jest wiele ludzi, właśnie są takie fundacje, takie organizacje, gdzie naprawdę wspierają wszystkie matki, które potrzebują takiej pomocy. Miesięcznie zgłasza się do nas bardzo dużo ludzi, ale takie minimum zrealizowanych to jest 40 próśb miesięcznie. Ja myślę, że on jest bardzo potrzebny i on jest taki, no ma swoją specyfikę. O ile na przykład chcemy oddać ubrania do Caritasu, to Caritas, przynajmniej tu z tego, co się orientuję we Wrocławiu, bardziej przyjmuje rzeczy męskie. Częściej do Caritasu zgłaszają się dorośli mężczyźni, którzy potrzebują jakiegoś wsparcia odzieżowego, czy korzystają z łaźni i chcą się przebrać. Natomiast zdarzyło nam się już od Caritasu też dostać małe rzeczy, ponieważ tam się te osoby nie zgłaszają, nie trafiają. Ja myślę, że to się stąd bierze też taka specyfikacja pewnej działalności, że jak dorośli to tam, jak dzieci to tu. I cieszymy się bardzo, bo nasz bank niemowlaka jest coraz bardziej znaną instytucją i zdarzają nam się wcale nierzadko osoby, które są przysyłane tutaj z MOPS-u, z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właśnie po wyprawkę dla mającego się urodzić dziecka albo dla już urodzonego. Ja trafiłam bardzo przez przypadek, można powiedzieć. Miałam trochę jeszcze ubranek po moim dziecku, które chciałam gdzieś przekazać. Pomyślałam o domu dziecka, ale koleżanka, która współpracuje z domami dziecka, przekazała mi, że nie wszystkie domy dziecka chętnie przyjmują używane ubranka. No i przypomniałam sobie, kiedyś siostra była w naszej parafii gościnnie, opowiadała właśnie o fundacji, o Oknie Życia. I tak stwierdziłam, że może właśnie tak jak podobnie jak wszyscy darczyńcy, którzy przyczynili się do Banku Niemowlaka, że pomyśleli o Oknie Życia, że po prostu siostry potrzebują jakieś ubranka w związku z tymi dziećmi, które tu pozostają. Też takim tokiem myślenia szłam, że może spróbuję właśnie, jeżeli jest jakaś potrzeba. No i na stronie internetowej była rzeczywiście informacja, już nie o tyle Oknie Życia, tylko właśnie, że jest kolejna inicjatywa prowadzona przez Fundację Bank Niemowlaka i że bardzo chętnie przyjmowane są wszelkie ubranka i też jest potrzebna pomoc wolontariuszy. No i tak stwierdziłam, że może warto byłoby coś dać siebie, troszkę poświęcić swojego czasu. Akurat też miałam taką sytuację zawodową, że nie pracowałam na pełny etat i mogłam sobie pozwolić raz na jakiś czas, żeby też ten czas ofiarować. No i skontaktowałam się z siostrami, które bardzo chętnie przyjęły zarówno ubranka, jak i moją pomoc. No i tak się zaczęło. Zdecydowaliśmy to razem z mężem. Chyba zaczęło się od tego, że
po prostu poszliśmy na mszę, gdzie były siostry Boromeuszki i przedstawiły swój projekt, czym się zajmują, jak to wygląda. Więc wyszliśmy na stronę i nas troszeczkę to zainspirowało, bo mamy sobie, sami mamy dwójkę małych dzieci, wiemy, jak to jest bardzo potrzebne i chyba stąd, tej właśnie informacji, że jest bardzo dużo matek, które potrzebują i to mogą być używane, nie muszą być nowe. Ale postanowiliśmy właśnie głównie zainteresować się, co jest takiego potrzebne. No i kupiliśmy pieluchy, jakieś kosmetyki, takie najbardziej potrzebne rzeczy młodym mamom, które tego potrzebują. Ludzie bardzo, bardzo chętnie dzielą się tymi rzeczami, dlatego tutaj mamy bardzo dużo tych rzeczy, które no, staramy się jakoś pomieścić w tych bardzo, bardzo wąskiej tej piwnicy i w małym metrażu. Bardzo dużo jest ofiarodawców, są to osoby prywatne, ale także zgłaszają się różne organizacje, stowarzyszenia czy firmy, które przekazują dary. Również organizowane są akcje, na przykład w szkołach. Kiedyś szkoła w Miliczu zorganizowała zbiórkę pieniędzy, aby przekazać na bank niemowlaka. Ostatnio szkoła w Kiełczowie zorganizowała zbiórkę zabawek. Bardzo wielu ludzi jest chętnych do pomocy. Mnie osobiście bardzo wzruszyła taka sytuacja, kiedy przyszła mama ofiarować rzeczy do banku niemowlaka i opowiedziała o swojej córce, która rano jeszcze, kiedy mama wyjeżdżała przekazać rzeczy, przyniosła bodajże kredki i im powiedziała: mamo, to dla tych dzieci. A dziewczynka sama jest chora na nowotwór i walczy z chorobą. Według mnie jest to też taka postawa, z której możemy bardzo dużo czerpać i nauczyć się tej takiej gotowości do niesienia pomocy. Niesienia pomocy i zauważania potrzeb drugiego człowieka pomimo naszych jakichś cierpień, problemów. Moja wnuczka ma 3 lata i do tej pory tak naprawdę korzystamy z pomocy sióstr, z pomocy banku niemowlaka, chociaż to jest bank niemowlaka, ale naprawdę korzystamy do tej pory i bank ofiaruje naprawdę bardzo dużą gamę pomocy, bo i są to wielokrotnie wózki, które niektórzy oddają do takiego banku. Są to wanienki nawet, naprawdę w różnej gamie. To nie są tylko ubranka, ale to jest naprawdę bardzo duża gama pomocy, którą można uzyskać. Mam taką pracę, że pracuję dla siebie i też nie jestem tak obciążona, że cały miesiąc jest równomiernie. Także mam takie okresy, że tej pracy jest troszkę mniej. No i w tym czasie staram się, jak tylko mam jakąś chwilę, to przynajmniej na 2 godzinki, 3 wpaść tutaj i coś pomóc. Ludzie przychodzą z różnymi problemami. Najbardziej tutaj to jest jakby taka, jestem pierwszą osobą, która spotyka się z tymi osobami, bo przeważnie tutaj przychodzą, jeżeli potrzebują jakichś rzeczy materialnych, ale w rozmowie z takimi osobami właśnie okazuje się, że jest potrzebna albo pomoc psychologa, albo inne formy pomocy, dlatego staramy się wtedy w miarę naszych możliwości, jeżeli dysponujemy albo specjalistami, albo odsyłamy takie osoby do innych specjalistów czy osób duchownych, które mogą skorzystać z takiej pomocy. Tak jak mówiłam, to poradnia działa tutaj rodzinna, pomoc psychologa, pedagoga, doradcy rodzinnego, psychoterapeuta NEST, pomoc kobietom, które mają problem z zajściem w ciążę, tym, które straciły swoje dzieci. Także czy prowadzony jest klub mam. Tych działań jest bardzo dużo i dzięki temu no, bardziej kompleksowo możemy pomagać takim rodzinom. Bank Niemowlaka jest to jedna z wielu inicjatyw podejmowanych przez Fundację Evangelium Vitae i fundacja, można powiedzieć, powstała na zupełnie innego celu. Cel naszego powstania jest zupełnie inny, a fundacja powstała wtedy, kiedy Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego Karola Boromeusza odzyskało szpital, który nasze poprzedniczki wybudowały tutaj w centrum Wrocławia. Jest to ogromny obiekt składający się z kilku budynków. Część już udało nam się odrestaurować, odnowić czy wyprowadzić z ruiny. Natomiast część pomieszczeń jeszcze czeka i zgromadzenie jako takie nie ma zbyt wielu możliwości zdobycia środków tych twardych, inwestycyjnych. Stąd zaczął szukać pomysłu jakiegoś innego
jeszcze na zdobycie pieniędzy. I fundacja powstała właśnie po to, żeby zdobywać pieniądze na remont, a zwłaszcza na remont jednego z największych budynków tutaj, po to, żeby odnowić działającą tutaj kiedyś szkołę pielęgniarską, szkołę medyczną, i z takim zamiarem, żeby także odnowić działalność szpitala. I pierwsze myśli to właśnie reaktywacja szkoły medycznej i szpitala położniczo-ginekologicznego, a potem takie zauważenie, że w zasadzie wszystko, co tutaj się wówczas działo przed 10, przed 14 laty we Wrocławiu, skupia się na służbie życiu od początku po kres. I był to też czas odchodzenia z tego świata Jana Pawła II. Fundacja Evangelium Vitae, więc dokument, który on swoim podpisem dał mu życie, temu dokumentowi Evangelium Vitae. I stwierdziliśmy, że w zasadzie no, fajnie byłoby stworzyć taki żywy pomnik Jana Pawła II, który będzie służył życiu od początku po kres. I ta szkoła medyczna, i szpital położniczo-ginekologiczny, i zakład opiekuńczo-leczniczy mają służyć życiu. U mnie ta historia zaczęła się bardzo wcześnie, bo kiedy byłam małą dziewczynką, pamiętam, miałam wtedy 6 lat i trzymałam na ręce jakieś groszówki, to powiedziałam sobie, że kiedy dorosnę, to sprawię, że wszystko będzie kosztowało grosz i każdego będzie stać na to, żeby miał to, co potrzebuje. I powtarzałam też, że adoptuję dzieci. No i tutaj w tym banku niemowlaka można powiedzieć, że poniekąd się to spełnia, ponieważ wydajemy rzeczy nieodpłatnie i pomagamy bardzo wielu dzieciom. Do fundacji trafiłam wcześniej, bo kilka lat temu zgłosiłam się jako wolontariuszka i jako wolontariuszka pomagałam tutaj siostrom w prowadzeniu banku niemowlaka. Wtedy to wystarczyła ta moja pomoc siostrom. Siostry szykowały wyprawki, ja zajmowałam się innymi rzeczami. Z czasem jednak ofiarodawców było coraz więcej, im więcej rzeczy się wydawało, tym więcej rzeczy przybywało. W związku z tym bank bardzo się rozrósł i dzisiaj no, potrzebna jest tutaj osoba, która na stałe będzie się tym zajmowała. Dlatego też zgodziłam się, żeby tutaj pracować i zaopiekować się bankiem niemowlaka. Tych potrzeb było bardzo wiele, więc te potrzeby nam się same, można powiedzieć, wciskały. To było okno życia w 2009 roku. Potem bank niemowlaka, który spontanicznie się narodził jako siostrzana instytucja obok okna życia. To później szkoła rodzenia, poradnictwo rodzinne, przeróżne warsztaty, szkolenia, klub mam, który przepięknie działa. I w zasadzie no, tych inicjatyw takich służących rodzinie, początkowi życia, nie wspomniałam jeszcze o naprotechnologii, która od kilku lat też działa we Wrocławiu, gdzie do 2012 w zasadzie we Wrocławiu nikt o naprotechnologii prawie nie słyszał. I nagle okazało się, że po 2012, kiedy dość duża ekipa z Wrocławia przeszła szkolenie w Łomiankach, nagle z takiej pustyni Wrocław stał się oazą na protechnologii. Myślę, że bardzo dobrze funkcjonującym takim miejscem, gdzie faktycznie dużo dzieci nam się rodzi i bardzo się z tego cieszymy. I to są też owoce na protechnologii. Ludzie darzą nas zaufaniem, obdarzając tymi rzeczami i my też staramy się darzyć ludzi zaufaniem. Mamy swoje, jak gdyby też już, bo tyle lat funkcjonuje tutaj ten bank niemowlaka, więc jesteśmy w stanie wyczuć, czy dana osoba faktycznie potrzebuje tej pomocy, czy może nie. Dlatego też nie wydajemy mnóstwa rzeczy, które są przepiękne. Pan Bóg jest dla nas bardzo łaskawy. My powery dostajemy niemalże każdego dnia. I takich historii mogłabym tu opowiadać. Nie wiem, czy świąt by starczyło na historie, które gdzieś tam z zanadrza mogłybyśmy powyciągać. No akurat teraz, w tych dniach, gdzieś tam wróciła do nas historia dziecka, które w tej chwili ma już 2 latka, za moment będzie miało 2 latka, dziecko, które było skazane na aborcję. Już była opłacona wizyta w szpitalu, w klinice aborcyjnej w Niemczech, gdzie no,
cudem udało się dziewczynę odwieść od tej decyzji i dziś też w Banku Niemowlaka Ania szykuje jej wyprawkę. No chcemy ją też obdarzyć jakimiś rzeczami. Czujemy się poniekąd też związani z tym dzieckiem, ale na przykład kobieta, która też zadzwoniła, że chce oddać dziecko po urodzeniu do Okna Życia, zastanowiło mnie tylko, że dzwoni już w 7 miesiącu, że chce wszystko tak dobrze przygotować, że za bardzo jej na tym dziecku zależy, że to była prawda, że ona chce to dziecko oddać. Okazuje się, że nie chciała tego dziecka oddać, natomiast zmuszała sytuacja życiowa do tego. I szczęśliwie dzięki pomocy Banku Niemowlaka, dzięki wsparciu prawników i całej poradni rodzinnej, z której mogła ta pani skorzystać, jej decyzja bardzo szybko została zmieniona. Wsparta materialnie, personalnie, ona po prostu daje radę i dziecko zostało u niej. Jest najszczęśliwszą chyba kobietą pod słońcem. Nie wyobraża sobie, że mogłaby tej małej swojej królewny teraz nie mieć i myśleć pewnie, gdzie to dziecko jest. Historie dzieci z Okien Życia, o niektóre wiemy, do jakich rodzin trafiły, ponieważ te rodziny adopcyjne są z nami w kontakcie. Możemy widzieć, jak te dziewczynki, akurat z trzema dziewczynkami mamy kontakt, jak one się rozwijają, jak pięknie rosną. To są takie sytuacje, gdzie no, stajemy się świadkami mimowolnymi może nawet życia uratowanego. Wiele jest takich sytuacji. Przede wszystkim mnie tak porusza to, bo ja może tak bardziej się obracałam wcześniej w środowisku, że były całkiem inne problemy. Bardziej wśród naszych znajomych, bardziej zastanawiam się, jak spędzić wakacje, jak spędzić weekend, co kupić do nowego do domu, czy wybudować dom. Natomiast spotkałam się całkiem z innym światem, z innymi problemami. Także myślę, że ja tutaj daję czas, ale myślę, że ta praca, ta pomoc tutaj bardziej mi wiele dała, że trochę się i zmieniły mi priorytety, też jest taka, nie wiem, jakaś taka większa wrażliwość na ludzkie problemy i to mnie tak jakoś przede wszystkim chyba wzrusza, że jednak naprawdę ludzie są w bardzo ciężkich sytuacji, nawet nie zdajemy sobie sprawy, że jakie mogą mieć problemy. 2 lata temu mieliśmy pierwszą rozmowę z Agatką o Okienku Życia. Agatka była nim bardzo zafascynowana i był taki czas, że ciągle z koleżankami, z kuzynkami bawiła się w Okienko Życia i ciągle ratowały lalki, ciągle ktoś je przynosił i to był taki czas jej zabawy w domu w Okienko Życia. W tym czasie zbliżały się urodziny Agatki i pytaliśmy się Agatkę, co chciałaby dostać na urodziny, ponieważ bardzo długo nie potrafiła nic wymyśleć, bo stwierdziła, że ma już wszystko, co potrzebuje i nie miała pomysłu na swój prezent. Rozmawiałyśmy o tym, że może zamiast prezentu dla siebie zrobi prezent komuś, kto czegoś nie ma, kto coś może potrzebuje, albo może komuś pomóc. I ona długo się zastanawiała i któregoś dnia przyszła do mnie i zapytała się, czy ona może w ramach swoich urodzin pomóc Okienku Życia. I myśmy się oczywiście zgodzili. Skontaktowałam się z siostrą Ewą, z sióstr Boromeuszek i ona przekazała nam informację, co rzeczywiście jest potrzebne. Na zaproszeniach urodzinowych Agatka napisała, że bardzo prosi o to, żeby przynieść pieluszki, kocyki, pampersy, chusteczki mokre, wszelkiego rodzaju środki czystości dla niemowląt. I rzeczywiście w dniu jej urodzin przyszli do niej koledzy, koleżanki i wszyscy przynieśli to, o co prosiła. Zebraliśmy ponad 2 torby rzeczy różnego rodzaju, od ręczników, przez właśnie koce, przez ubranka. Wszystko przynieśli jej przyjaciele w prezencie dla niej. I tydzień później pojechaliśmy do Okienka Życia, żeby to wszystko zawieźć. W Okienku Życia siostry oprowadziły Agatkę po tym pomieszczeniu, w którym dzieci są przyjmowane. Było to bardzo wzruszające i było to bardzo takie intensywne przeżycie dla nas wszystkich. Proponowałam koleżankom i kolegom, żeby przynieśli pampersy, gocyki i takie różne rzeczy. Mi na urodziny to się tak się trochę śmiali, ale i tak pomyśleli, że
że to jest dobry pomysł jakby. Ja się czuję bardzo szczęśliwą i obdarowaną przez Pana Boga osobą, że mogę posługiwać właśnie w takiej działce. Sama bym sobie tego pewnie nigdy nie wymyśliła, nie wybrała. Natomiast posłuszeństwo zakonne, czy życie postawiło mnie właśnie w takich konkretnych sytuacjach. No, ostatnio był taki właśnie pan już dosyć starszy i też właśnie opiekował się dzieckiem. I też mnie tak bardzo wzruszyło, bo sam się opiekował, został już w takim wieku, że już raczej powinien się bardziej szykować na bycie dziadkiem niż tatą, ale tak się właśnie zaangażował, że tutaj nawet wypytywał się Ani o jakieś takie szczegóły. Później Ania przychodziła do mnie z racji tego, że ja mam dziecko. Co prawda moje dziecko już jest starsze, także już też wiele rzeczy nie pamiętam, bo już ma w tej chwili 15 lat. Ale jakoś tak, nie wiem, staram się jakoś tak różnymi sposobami pomagać. Nawet tą wiedzą taką gdzieś tam wydobywać ze swoich nie wiem, takich zasobów informacyjnych jeszcze z naszych przeżyć osobistych, żeby właśnie też przekazać to jakoś, jakoś dać wsparcie też takie nie tylko materialne, ale też pomóc właśnie jak tym dzieckiem ma się opiekować. Każdej jednej osobie, która znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, mogę polecić z pełnym zaufaniem taki bank niemowlaka. Jest to na pewno taka każda osoba, dosyć, że otrzyma pomoc, to na pewno zostanie anonimowa. Nikt więcej się nie dowie, że korzystała z takiej pomocy. Nie musi się obawiać, że zostanie, nie wiem, ośmieszona przez otoczenie, że sama sobie nie radzi. Tu jest całkiem anonimowo, pomoc jest bardzo duża i naprawdę można przez taką pomoc uniknąć wielu sytuacji życiowych, w których później można żałować, że zrobiło się nie tak, jakby się chciało.